Sebastian Górny, witam w Szybkiej Kawie, a dzisiaj moim gościem jest profesor Paweł Leszczyński, profesor Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa. A powodem jest niniejsza książka autora, którego przed chwilą przedstawiłem. Jestem w trakcie czytania, także jeszcze nie wiem, kto zabił, ale to oczywiście taki marny żart prowadzącego, bo jest to pozycja jak najbardziej naukowa. Tytuł NATO w epoce postkrymskiej. No i właściwie jak często w takich pozycjach tytuł mówi wszystko o książce, czyli jest to o Sojuszu Północnoatlantyckim w tych czasach bardzo współczesnych, bo to jest to, odwołuje się pan tutaj do wydarzeń właśnie z poprzedniego roku, z 2016 roku. Dokładnie tak, panie redaktorze. No, sam tytuł Epoka Postkrymska właściwie pokazuje, że żyjemy w jakichś zupełnie nowych czasach. Na pewno dwa wydarzenia w roku ubiegłym, 2016, zupełnie przeorały naszą dotychczasową świadomość. Mam na myśli to, co wydawałoby się być w ogóle niemożliwe, czyli Brexit oczywiście, 23 czerwca ubiegłego roku referendum, no i naturalnie początek listopada, Stany Zjednoczone i wybór człowieka, który miał być niewybieralny, jak wróżono pierwotnie, czyli Donald Trump. To wszystko są wydarzenia dla nas bardzo ważne. Ale chyba tym najważniejszym jest aneksja Krymu i takie pytanie, bo epoka postkrymska, to tak jakby pan zakładał, że tak już zostanie, że to jest coś, co zaszło i już tutaj, mimo że ciągle przecież to jest niby w trakcie, tak? To nikt jeszcze nie uznał tej aneksji tak naprawdę. Poza samą Federacją Rosyjską, no, dokładnie tak. Epoka postkrymska, czyli taka, w której właściwie połamano reguły prawa międzynarodowego publicznego, uczyniła to Federacja Rosyjska, dokonując 18 marca 2014 roku aneksji Półwyspu Krymskiego i Sewastopola, bo to się tak formalnie pod kątem prawnym nazywa. To jest epoka niepewności, to jest epoka też nietrwałości sojuszy, co widzimy obecnie podczas tych wszystkich dyskusji dotyczących tego, czy NATO przetrwa, czy NATO nie przetrwa. Ja pozwoliłem sobie też w tej książce na pewną taką warstwę prognostyczną, pewne scenariusze, co w razie, gdyby NATO miało nie przetrwać, chociaż oczywiście wierzymy, że tak się stanie, ale jest parę znaków zapytania. Podstawowy to taki, na ile zobowiązania sojusznicze samych Stanów Zjednoczonych będą oczywiście honorowane i dotrzymane. To jest pytanie bardzo zasadne właśnie ze względu na wybory. Dokładnie, wyborów Stanów Zjednoczonych. I to, że właściwie 70% budżetu i główny wkład militarny to są właśnie Stany Zjednoczone w ramach tego sojuszu. My nie wiemy, czy to zakończy się kiedyś powrotem Krymu w granice Ukrainy, to co się stało prawie 3 lata temu. Rozmawiamy 15 lutego i można powiedzieć, że już za chwilę będziemy obchodzili kolejną trzecią rocznicę tego, co się wydarzyło. Musimy dodać, że to była pierwsza siłowa zmiana granic w Europie po 1945 roku. Epoka postkrymska oznacza też koniec czegoś, co się tak ładnie nazywało dywidendą pokoju. To znaczy taka sytuacja, że możemy ciąć wydatki na obronę, ponieważ skończyło się zagrożenie. No tak, wydawało nam się, że Europa to jest, mimo że tak naprawdę w tej Europie zawsze jednak działo się sporo, bo i przecież na Bałkanach. Tak. Oczywiście, i Jugosławia, i w pobliżu nas też na Dniestrze, choćby w 1992 roku. Ale mieliśmy taką pewność, że to zagrożenie ze wschodu za prezydentury Borysa Jelcyna wydawało się być bardzo odległe. Gdzieś tam oczywiście to nam w oddali majaczyło, ale dopiero właściwie dojście do władzy Władimira Putina, no i przede wszystkim te parę lat później od jego dojścia do władzy, bo to się tak zaczęło no mniej więcej 2006-2007, czyli tak 10-11 lat temu, kiedy już było groźnie w jego wypowiedziach, no potem oczywiście wojna rosyjsko-gruzińska i już wtedy było wiadomo, że oho, jest bardzo źle, jest niepewnie, jest znowu niebezpiecznie i Rosja znowu zaczęła określać Stany Zjednoczone i NATO mianem swojego wroga. No właśnie, jeżeli chodzi o sojusz, jak w tym czasie z pana perspektywy zachowywali się sojusznicy w ramach NATO? Tutaj w książce możemy przeczytać, że także między nimi są różnego rodzaju tarcia i to nie jest jednolite ciało. Stanowisko, dokładnie tak, panie redaktorze. Był podział na państwa, które rzeczywiście realnie podnosiły to, że stało się coś złego i musimy zareagować w jakiś bardziej stanowczy sposób. Na przykład na stole był temat ewentualności dostarczenia broni ofensywnej dla Ukrainy. To można powiedzieć, po jednej stronie znalazły się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Norwegia, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.
I po drugiej stronie, ta pierwsza grupa to były te państwa, które rzeczywiście realnie dążyły do tego, żeby w jakiś sposób w stosunku do Ukrainy, no państwa nie członkowskiego NATO, ale zareagować, bo to jednak jest partner. Czyli państwa, które bliżej leżą Rosji. Oczywiście, państwo, które leży bardzo przecież blisko Rosji. Z drugiej strony znalazły się choćby Grecja, Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, czyli państwa, które generalnie ta perspektywa Ukrainy jest dla nich bardzo odległa. Bliższe jest Morze Śródziemne, bliższe są kwestie tej nielegalnej migracji ze strony Libii i bezpieczeństwa tej południowej flanki NATO. I między tym jednym obozem, a drugim Niemcy. Jako taki pośrednik, broker, który starał się trochę zrozumieć nasz punkt widzenia, ale również punkt widzenia tych sąsiadów południowych. Czyli rzeczywiście wystąpiły różnice zdań. One bardzo mocno spowodowały to, że dzisiaj trwają dyskusje, czy gdy w razie W miałoby się stać coś niedobrego, czy sojusz rzeczywiście w ramach artykułu 5 przyjdzie z pomocą napadniętym państwom. My musimy teraz powiedzieć o tym, że we wrześniu tego roku, czyli już niedługo, będą bardzo wielkie manewry wojskowe rosyjsko-białoruskie w ramach kryptonimu Zachód 2017, gdzie oblicza się, że ponad 80 tysięcy wojsk na terytorium Białorusi ma przechodzić symulowane ataki na państwa nadbałtyckie. Podobno również także i na Polskę. To jest bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia militarnego w Europie. Jest też bardzo istotne, żeby NATO wzmacniało dalej swoją obecność na wschodniej flance. Bo panie doktorze, panie profesorze, to można powiedzieć, że tu jest jakaś wielka dyskusja, prawda, Ukraina, Krym, ale przecież dla nas NATO tutaj w Gorzowie jest czymś bardzo namacalnym, bo przecież 20 parę kilometrów od nas w Skwierzynie już w ramach zobowiązań podjętych w Newport w 14 roku i w Warszawie w 16 już są Amerykanie. No właśnie, panie profesorze, no to jeszcze na koniec porozmawiajmy. NATO, a sprawa polska, czyli po pierwsze, czy pana zdaniem sojusz jest, tak jak nam się zawsze wydawało, gwarantem tego bezpieczeństwa, że, tak jak pan powiedział, w razie co, cała... To jest ta zasada muszkieterów, tak? Wszyscy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czy faktycznie w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, pana zdaniem, teraz sojusz jest gotowy na taką akcję? No to ja odpowiem w ten sposób, abyśmy nigdy nie musieli tego testować. Ponieważ sądząc po obecnej sytuacji i obecnych różnicach zdań w łonie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeszcze nie dodaliśmy Turcji. Turcja nam trochę od NATO odpływa. Od lipca 16 roku, co też tutaj staram się podkreślić w kontekście tego pojednania między Putinem a obecnym prezydentem Erdoganem. W związku z tym sojusz jest osłabiony. Stąd, panie redaktorze, proszę zauważyć, że my już od wielu lat stawiamy na coś jeszcze w ramach takiego sojuszu, w ramach sojuszu. Czyli jest NATO, ale zacieśniamy tą współpracę bilateralną ze Stanami Zjednoczonymi. No dobrze, czy ci żołnierze, którzy są m.in. w Skwierzynie, są m.in. w Żeganiu, są gwarantem tego, że Polska jest teraz bezpieczna? No bo słyszeliśmy, jak tylko przyjechali, że teraz jesteśmy bezpieczni, nic nam już nie zagraża, bo jak wiadomo, jak są Amerykanie, jeżeli ktoś zaatakuje jednego żołnierza amerykańskiego, to cała Ameryka ruszy już od razu z całym swoim potencjałem. My, gdyby się miało stać coś bardzo złego, to chcielibyśmy, żeby tak było. Ale na obecną chwilę nie możemy tak powiedzieć, bo to jest obecność symboliczna. Jeżeli by porównać liczebność wojsk amerykańskich w Korei Południowej, na przykład w Japonii, a nawet weźmy w Niemczech, choćby bazy w Ramstein, Spangdalem, to tam ta obecność militarna jest daleko, daleko silniejsza. W związku z tym tą symboliczną obecnością żołnierzy amerykańskich, a niedługo brytyjskich, także rumuńskich, jeszcze wiele, wiele się nie zdziała. Poza tym najważniejsza sprawa to taka, że nasza pozycja w sensie militarnym już jest bardzo mocno zagrożona poprzez bardzo prawdopodobne umiejscowienie rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim. Polska jest po prostu na winklu Federacji Rosyjskiej, stąd obrona przeciwrakietowa, postulat wzmocnienia obrony przeciwrakietowej. Ewentualnie to, czyli to, co się wiąże z Redzikowem, z budową tej bazy, która ma, przypomnijmy, być oddana do użytku, gdzieś tak mówi się, tarcza antyrakietowa, dokładnie, maj 2018, to ewentualnie może nasze bezpieczeństwo wzmocnić, ale oczywiście najlepsza dyrektywa, jeżeli masz liczyć na kogoś, no to licz na siebie. To jest chyba podstawowe zadanie umacniania własnych sił zbrojnych, bo muszę powiedzieć, panie redaktorze, że to jest trochę, no cóż, to już jest kwestia historii, ale musimy tylko wspomnieć, że w ramach Układu Warszawskiego
Polska, Wojsko Polskie, to była druga armia. Ponad 400 tysięcy ludzi. Rozbrojenie, koniec zimnej wojny, nadzieja na stały, trwały pokój w Europie. Oczywiście ta dywidenda pokoju powodowało, że myśmy liczebność naszych sił zbrojnych w latach 90. obniżali. Dzisiaj ta liczebność jest, mówiąc bardzo dyplomatycznie, daleko niezadowalająca. Powrotu do przeszłości, oczywiście do tych 400 tysięcy nie ma, ale z całą pewnością, co jest ważne, to to, że w ostatnich dniach, jak pan redaktor wie, sekretarz generalny NATO ogłosił, że jest 5 państw, które rzeczywiście wydają 2% produktu krajowego brutto na obronę. Że to jest Polska, że to są Stany Zjednoczone, że to jest Grecja, to jest Francja i to jest Wielka Brytania. To już jest coś, to już jest jakiś krok. Ale z całą pewnością kolejne są konieczne. Chciałoby się te 2% oczywiście wydawać na zdrowie, na edukację, na inne bardzo ważne cele, na drogi. Natomiast też musimy mieć świadomość tego, że jeżeli nie będzie tych wydatków militarnych, a my jesteśmy państwem frontowym, to nasze bezpieczeństwo zawsze będzie zagrożone. I historia uczy nas, że niestety chcesz, stąd też takie zakończenie tej książki, słynna maksyma Rzymian. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny, tak? Zbrojny pokój, to co kiedyś zostało określone w latach 80. przez polityków amerykańskich i Margaret Thatcher między innymi. Civis pacem, parabellum. Właśnie, chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Miejmy nadzieję, że ale oby wojny nie było. Nigdy oczywiście nie będzie, że tego artykułu 5 też nie trzeba będzie sprawdzać. Dokładnie tak, panie redaktorze. Przypominamy jeszcze raz, książka. To jeszcze, bo w sumie to chcieliśmy zaprosić na spotkanie autorskie. Spotkanie autorskie, które, proszę Państwa, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 20 lutego, w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Łokietka, ponieważ wydawcą tej książki jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w naszym mieście. I na pewno na tym spotkaniu będzie jeszcze więcej, jeszcze bardziej dogłębnie. Dzisiaj tylko tak troszkę, bo też mamy taką konwencję, w końcu kawa stygnie. Bardzo sympatyczną. Bardzo sympatyczną. Nie możemy za długo rozmawiać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę tylko, że naszym gościem był pan Paweł Leszczyński, dziękuję profesor Państwu Akademii imienia Jakuba z Paradyża, czyli Gorzowskiej Akademii.